Ewolucja wypracowała różne sposoby na rozmnażanie się istot żywych. Najprostsze, jednokomórkowe, często dzielą się przez prosty podział. Komórka tworzy pełną kopię swojego materiału genetycznego, a następnie rozdziela się na dwie mniejsze, w zasadzie identyczne komórki. U nas wygląda to zupełnie inaczej. Ten prosty proces to podział przez mitozę. Jest szybki i sprawny, choć ma też swoje wady. Jest nie do zastosowania u ludzi, zresztą nie tylko u nas, bo większość zwierząt i roślin rozmnaża się płciowo. Oznacza to, że występują u nas osobniki męskie i żeńskie, wytwarzające odmienne rodzaje komórek płciowych. Komórki jajowe i plemniki. Dopiero z ich połączenia powstaje nowy organizm. Ewolucja doprowadziła do powstania rozmnażania płciowego prawdopodobnie dlatego, że sprzyja ono mieszaniu się genów. Dzięki temu złożone wielokomórkowe organizmy lepiej dopasowują się do zmian w środowisku, czyli ewoluują. Męskie plemniki są najmniejszymi komórkami organizmu. Powstają z komórek macierzystych w jądrach i są w zasadzie identyczne. Ich powstawanie jest znacznie prostsze niż proces powstawania dojrzałej komórki jajowej. Ta z kolei jest największą ludzką komórką. Widać ją gołym okiem. Jest wielkości mniej więcej ziarenka piasku. Plemnik jest więc 20 razy mniejszy od komórki jajowej. Dla procesu rozmnażania się kluczową rolę odgrywa jego główka, bo w niej znajduje się materiał genetyczny. Znajdujący się na jej szczycie akrosom zawiera enzymy niszczące osłonkę otaczającą komórkę jajową. Plemnik wprawia w ruch długa witka, zasilana przez energię pochodzącą z mitochondriów, skupionych u jej podstawy. Spermatogeneza, czyli produkcja plemników, zaczyna się u chłopców w okresie dojrzewania i nie ustaje aż do andropauzy, czyli mniej więcej do 70 roku życia. Jądra codziennie produkują 300 milionów plemników w kanalikach nasiennych. Proces ten wymaga niższej temperatury niż ta, która panuje we wnętrzu naszego ciała, dlatego odbywa się w pewnym sensie poza naszym ciałem w worku mosznowym. Po wydostaniu się z kanalików nasiennych plemniki przechodzą przez najądrze. Proces dojrzewania plemników trwa kilka tygodni, a ostatecznie nasieniowodami trafiają do prostaty. W czasie wytrysku prostata i grupa mięśni rytmicznie kurczą się, wyrzucając nasienie przez cewkę moczową na zewnątrz. Średnio ciało mężczyzny opuszcza wtedy 100 milionów plemników. Gdy dochodzi do stosunku seksualnego, tylko niewielka część z nich trafia do macicy. Aby pokonać zaledwie 1 cm, plemnik musi machnąć witką ponad 1000 razy. Zwykle dotarcie do jajeczka zajmuje im 19 godzin. Na chwilę zapomnijmy o plemnikach i wróćmy do komórki jajowej. Jej, a właściwie ich wytwarzanie zaczyna się, gdy dziewczynka, przyszła kobieta, jest jeszcze zarodkiem. Komórki w jej jajnikach zaczynają podziały, ale w pewnym momencie ten proces zostaje zatrzymany. Mężczyzna plemniki wytwarza na bieżąco. Kobieta po urodzeniu nie wytwarza już komórek jajowych. Rodzi się z ich zapasem na całe życie. Gdy osiąga dojrzałość płciową, rusza proces dojrzewania komórek jajowych. Ale nie wszystkich równocześnie, tylko po kolei, co 28 dni. Ten cykl, zwany miesiączkowym, jest sterowany przez hormony i wpływa też m.in. na śluzówkę macicy, która pogrubia się i przygotowuje na przyjęcie zarodka. Jeśli się on nie pojawi, błona śluzowa złuszcza się, czemu towarzyszy krwawienie i cały cykl zaczyna się od początku. Od 40 roku życia miesiączki stają się u kobiety mniej regularne, aż około 50 zanikają. Ten stan to menopauza. W ciąże można zajść z reguły między 8 a 12 dniem po miesiączce. Wtedy dojrzała komórka jajowa jest uwalniana, a ten proces to jajeczkowanie albo owulacja. Do spotkania komórki jajowej z plemnikami dochodzi najczęściej w jajowodzie. Z tych 100 milionów plemników na początku drogi do jajowodu dociera tylko kilkadziesiąt. Nie kilkadziesiąt tysięcy, tylko kilkadziesiąt ze 100 milionów.
te, którym się uda dotrzeć do celu, otaczają komórkę jajową i osłabiają jej osłonkę. Po 3 godzinach takiego oblężenia najczęściej jeden plemnik przybija się do środka. Jego główka wnika aż do cytoplazmy komórki jajowej i łączy się z jej jądrem, a zbędny już ogonek odpada. Jajeczko i plemnik łączą się, tworząc zygotę, która zaczyna się dzielić, aby utworzyć zarodek. Na tym etapie ustala się też jego płeć. Każda komórka jajowa ma po jednym chromosomie płciowym X. Plemniki mają albo X, albo Y. Jeśli zapłodnienia dokona plemnik z X, mamy dziewczynkę. Jeśli z Y, rodzi się chłopak. Para zdrowych, młodych ludzi regularnie uprawiających seks w dni płodne ma średnio 25% szans na poczęcie dziecka. Ten odsetek jednak spada, bo coraz częściej trafiają się zaburzenia płodności. Mogą one wynikać ze schorzeń pojawiających się u obojga rodziców albo u jednego z nich. Powodów trudności w zostaniu rodzicem może być bardzo dużo i to jest chyba temat na zupełnie osobny odcinek. Jeśli jednak nie ma przeszkód, rozpoczyna się rozwój nowej istoty ludzkiej. Jej początek to pierwszy podział komórki, który ma miejsce 36 godzin od zapłodnienia. Po 3 dniach zarodek składa się z 16 komórek, po kolejnych 2 już z 64. Na tym etapie zarodek dociera do macicy, traci swoją galaretowatą warstwę ochronną i zaczyna się zagnieżdżać w błonie śluzowej. Pod koniec 1. miesiąca ciąży embrion mierzy kilka milimetrów i waży mniej niż gram. Miesiąc później jest już ważącym prawie 10 gramów płodem z ukształtowanymi zaczątkami głowy i serca. W 3. miesiącu ciąży pojawiają się m.in. oczy, uszy, kończyny i mózg, a masa ciała sięga 30 gramów. Dziecko szybko rośnie. W 5. miesiącu waży 0,5 kg, miesiąc później dwukrotnie więcej. Ma już uformowaną twarz i kończyny. 7-miesięczna istota waży ponad 1,5 kg i teoretycznie byłaby zdolna do samodzielnego oddychania, gdyby nie jej płuca, które na tym etapie nie są jeszcze do końca ukształtowane. Dzieci, które rodzą się wcześniej, muszą przebywać w inkubatorach, w których atmosfera, którą oddychają, jest ściśle kontrolowana. Dziecko rodzi się z reguły pod koniec 9. miesiąca, gdy jego ciało jest już w pełni uformowane i gotowe do rozpoczęcia życia poza łonem matki. Co ciekawe, rodząc się, człowiek nie jest jeszcze neurologicznie na to gotowy. Nie mówię o procesie uczenia się, bo z tym mamy do czynienia przez całe życie. Mówię o ostatecznym ukształtowaniu się mózgu. Rodzenie się z niedojrzałym mózgiem to konieczność, bo większa głowa nie zmieściłaby się w miednicy matki. Z drugiej strony, ostatnia faza dojrzewania mózgu, która odbywa się już poza ciałem matki, a na jej wpływ mają także czynniki zewnętrzne, to może być coś, co czyni nas tak innymi od całej reszty świata ożywionego. Nauka to lubię na Facebooku i YouTubie. Materiał powstał we współpracy z Łódzkim Uniwersytetem Medycznym.